Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Naim i podążali z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Słyszeliśmy o dwóch procesjach. Z jednej strony jest Jezus ze swoimi uczniami i całym tłumem, który podąża do miasta Naim, a z drugiej strony wychodzi karawana żałobna, wdowa, która straciła miłość swojego życia, jeszcze straciła owoc tej miłości, jedynego syna. Wielka tragedia. To jest obraz ludzkości. Jest potrzebne i ta pierwsza procesja, i ta druga. Spotyka się rzeczywistość śmierci z rzeczywistością życia. Jezus Chrystus mówi: ja jestem życie i zmartwychwstanie. Kto wierzy we mnie, choćby umarł, i żyć będzie. Śmierć to dotyka naszej egzystencji w sposób nieunikalny. I my też jako Kościół, jako społeczność mamy obowiązek trzymać się blisko tych, którzy cierpią, płaczą. Nawet jest taki zwyczaj żydowski, który zaleca, jak ktoś widzi, że jest karawan żałobny, żeby iść, żeby robić parę kroków, żeby towarzyszyć temu, który cierpi. To jest nasz obowiązek moralny. Wspierać tych, którzy potrzebują tego wsparcia. Jesteśmy bardzo potrzebni jedni nawzajem. Jezus Chrystus też nie jest obojętny. On widzi to cierpienie. On przychodzi. On współczuje. Ale to nie jest takie współczucie zewnętrzne. To on wejdzie w ten ból tej kobiety. On widzi, że to jest ból rozpaczy. Dlatego mówi: nie płacz, bo ja jestem życiem. Ja mam moc wskrzesić twojego syna. Ja mam moc przywrócić ci życie, radość. Jezus Chrystus tak właśnie uczynił. Bądźmy wdzięczni za ten dar miłosierdzia Jezusa Chrystusa, który zlituje się nad nami. Często też z powodu grzechów tracimy to życie. Jesteśmy smutni, rozpaczeni. Żałujemy za to było. I dobrze żałować,
Ale teraz patrzymy na Jezusa Chrystusa, który ma moc na nowo przywrócić nam życie mocą Jego śmierci i zmartwychwstania.